kobietą. Zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Ja wiem, bo jakiś czas temu właśnie zamieszkałem z kobietą i powiem wam szczerze, że to takie słowo zamieszkałem też jest takie trochę nadużycie, bo to jakby z tego wynika, że tam jakaś rozmowa była, hej, zamieszkaj ze mną. Ja nie wiem, kiedy to się stało. Nie mam pojęcia, jak to się stało, że ona ze mną zamieszkała. Któregoś dnia po prostu się obudziłem i niosłem jej rzeczy do domu, nie? Nie wiem, jak to było. Nie, bo kobieta ma taki wewnętrzny, genetycznie wgrany plan powolnego przejmowania terenu, metr po metrze. Zagarnia przestrzeń. Jest jak taki niemiecki żołnierz w 39, który czai się pod szlabanem na granicy, się tylko wartownik obróci, podnosi szlaban, jeb, już masz Wehrmacht w pokoju. Jak się wprowadziła, to szybko sobie zdałem sprawę, że ja już nie jestem autonomiczną jednostką, że jestem pod zaborami. Jak jestem pod zaborami, to muszę robić powstania. No jak tam, jak się Polacy uczyli w podziemiach, to ja będę miał takie swoje ostatnie bastion męskości jakieś muszę mieć, zresztą kupię sobie konsolę do gier. Chyba Grzechu, kup sobie konsolę, możesz sobie 31 lat, masz sobie zrób co chcesz i tak do niej, kupuję konsolę! Wiesz, no nie mam konsoli, nie? Nie mam, bo zadałem mi sakramentalne pytanie, które powtarzane jak mantra od milionów lat niszczy marzenia facetów na całym świecie. Po co ci to? Po co ci to? Po co ci to? Po co ci to? A ja walę argumenty w międzyczasie, a ona tylko po co ci to? Po co ci to? Po co ci to? Po co ci to? Po... Aż w końcu sam stwierdziłem, na chuj mi ten Xbox! Po co? Z kolei ona na drugi dzień oznajmiła mi, że będziemy mieć psa. Zaborca nie pyta, zaborca oznajmia, nie? Niemcy nas nie pytali, czy chcemy wymienić tabliczki ulic, na niemieckie po prostu wymienili, więc będziemy mieć psa. Próbowałem metody po co? W drugą stronę ni chuja nie działa. Mam milion zarąbistych argumentów, po których sam chcę mieć psa. Ale ma to dziewczyna poukładane, bo mówię, mi się nie chce z niej wychodzić, jestem leniwy, po prostu będę wychodził z psem, będę już 6 rano. Daj spokój z tym wychodzeniem, a ona mi, ale kochanie, a czym ty się przejmujesz? Wychodzeniem się przejmujesz, przecież się podzielimy, na zmianę będziemy wychodzić, ja latem, ty zimą. Także mamy to poukładane, już zaplanowane, wszystko jest zajebiście, nie? Wiele się zmieniło, odkąd się wprowadziła, mamy dużo nowych takich zasad domowych, życiowych. Na przykład mamy taką zasadę, taka wieczorna komisja, że trzeba sprawdzić, czy drzwi są zamknięte. Kładziemy, a potem jest komisja, że tam komisyjnie sprawdzamy, że drzwi że są zamknięte, to jest taka komisja. To jakoś kurwa tylko ja jestem zawsze w komisji. To jest kurwa jednoosobowy ekspert, a nie komisja. Kurwa, no. Jeszcze mamy taką na przestrzał korytarz, że widać jej tylko oczy zza kołdry. I ona jest komisją z lotto, że... Ona jest komisją, ja jestem parowym jakimś. A jeszcze wracam, kładę się, a mamy wodę na rano? Dużo jest zasad nowych. Dużo takich, że na przykład mam dużo wyższe rachunki za wodę. Jeśli to jest taki stereotyp, że kobiety się dłużej kąpią, a to akurat nieprawda, ona tak jakoś korzysta mniej więcej tyle co ja. Się znam, o co chodzi, nie? I ostatnio się skapnąłem, bo nie wiedziałem, po co są te szybki w drzwiach do kibla, już wiem, żeby przyłapać takie rzeczy. Ostatnio patrzę, co ona robi, ona poszła do toalety i w zlewie odkręciła wodę, żebym ja nie słyszał, co ona robi. Ja nie wiedział, że ona to robi. No to mnie rodzice uczyli, żeby zębów nie mieć pod bieżącą wodą, a srać? Że nie są gotowe na takie życie. Wiele zasad. Mam takie hobby, jeżdżę z kumplami w góry. Znaczy miałem takie hobby. Mamy taką grupę mailową, się wymieniamy informacjami o wyjazdach. Piszemy sobie maila i on tak siedzi, czyta książkę, ja piszę maila o jakimś wyjeździe. On mówi, co tam piszesz? No maila z chłopakami o górach, ale co piszesz? No wyjeździe jakimś kolem, ale co piszesz? No co to za różnica? Powiedz, bo może niepotrzebnie piszesz. Bye bye, hobby. Się dowiedziałem, że w Bieszczadach można spaść. Nie wiedziałem tego wcześniej, ale można spaść w Bieszczadach. Także... Wiele się zmieniło, odkąd się wprowadziło, ale też no jakby, kurczę, no nie będę tak tylko źle mówił, nie? Jest fantastycznie, zacznijmy od tego, że gdyby nie ona, to nie miałbym o czym mówić w stand-upie. Pierwsze. Po drugie, nie wiecie, a połowa tekstów jest jej, ja tego nie wymyślam, tylko to zapisuję. Nie, ale jest super, jest fantastycznie, uwielbiamy się, kochamy, jesteśmy tyle wspólnych rzeczy, jeszcze do tego w pakiecie ma fantastyczną rodzinkę. To jest no, w ogóle ekstra, są super, są bardzo tradycyjni, przy tym jest, jak jedziemy do nich, to śpimy w osobnych pokojach. Dla mnie zajebiście, bo przynajmniej nie muszę się kąpać co wieczór.
to jest kolejna jakaś zjebana zasada w moim życiu. Do tej pory kąpałem się rano, teraz muszę się kąpać wieczorem, bo ponoć wcieram w pościel. To jest mi problem, bo to jest pościel. Raz próbowałem oszukać. I co jakiś czas temu mówiłem, czego sobie zrobić dzień brudasa, idę na kurwa w tych samych majtkach, co chodziłem, gdzie się kładę normalnie, idę, ona już śpi, nie? A kurwa, że to jest ten dzień, to się nie wiem, ja muszę kurwa umyć, żeby iść, i się umyj! I ja spróbowałem jej metodą, poszedłem na zamkniętej toalecie, sobie siedzę, przeglądam fejsa, podsiłem pod prysznicem wodę i nagle ona otwiera drzwi, no, no wiedziałam. Od tamtej pory on tak przysrane, się trzy razy muszę myć, bo mi nie wierzy, że się myłem. Masakra. Już do tego stopnia poszło to w ogóle, nie wracasz o trzeciej w nocy z imprezy, kumpla nawalony, się kładziesz, ona nie słyszałam, żeby się woda lała. Albo byłem na wyjeździe, na jakimś występie w hotelu, sam wracam wieczorem, biorę prysznic, mówię, kurwa, przecież nie muszę dzisiaj.